Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z serii Testujemy. Dzisiaj sprawdzimy sobie grę Dig or Die, moi drodzy, czyli wykop albo zgiń, moi drodzy. Tak można by ten tytuł przetłumaczyć. Udało mi się uzyskać ten klucz od producentów tej gry. Jest ona aktualnie w Early Access, ale jest bardzo mocno już rozbudowana, także myślę, że warto się nią zainteresować. Ja tutaj oczywiście tak naprawdę wszystko już sobie poustawiałem, przeczytałem tego Quick Helpa, co prawda jest on troszeczkę przytłaczający i dużo tutaj tekstu, wolałbym to w formie obrazkowej, co ułatwiłoby nam zdecydowanie, ale myślę, że najwięcej się nauczymy po prostu podczas grania. Także, moi drodzy, wybierzmy sobie poziom trudności. Peacefully. You will miss all the fun. O, nie interesuje się. Nie interesuje mnie. Easy, not that easy. Normal, sorry, I meant hard. Hard, rename the game to dig and die. brutal, forget it. Moi drodzy, na dobry początek weźmy sobie easy. Nigdy jeszcze w to nie grałem. Jeżeli uznam, że easy jest faktycznie easy, no to sobie ten poziom zwiększymy. You are a representative of Kraven, you are sending on the tours across the galaxy until the day you crash on a dangerous wild planet. Rozbiliśmy się na niebezpiecznej, dzikiej planecie. Okej, okay, gra jest pod kątem... Bardzo fajnie się zbiera przedmioty. This planet's data is in my files, there... Life forms, coś tam nie zdążyłem przeczytać. Use your auto builder to craft some turrets and better weapon. I detect flying insects nearby that seems to give us unusual large amounts of energy. You survived the night, well done. Now we need a rocket build to escape this isolated planet. Craft better auto builders until you are able to build a new rocket. I advise against exploring in the dark underground until you get some good lights. Light source items are crafted with the auto builder MK2, so make one. Your job at the crafts... dobra. Czyli, moi drodzy, tak w skrócie mówiąc, moim zdaniem jest to mniej więcej taki Minecraft 2D, można tak powiedzieć, czyli rozbiliśmy się na obcej planecie, nasza rakieta nie działa i musimy sobie zbudować nową. Mamy tutaj licznik. Jak widzimy, noc w stosunku do dnia w prawym górnym, w prawym dolnym rogu oczywiście teraz mówimy. Licznik dnia w stosunku do... O matko, coś mnie atakuje. Okej, okay, ostrzegano mnie przed tym, że to nie będzie proste. Spróbujmy. Okej, okay, mam już jakąś broń. Nie wiem, gdzie jest moje życie. A, na górze, prawy róg górny. Trochę mi się nawet nieźle regeneruje. Okej, lewym sobie strzelam. Tylko żeby strzelać, muszę dużo klikać. Dobra, dwójka, co to jest dwójka? Może jakieś inwentory otworzymy. Materials, devices, weapons, machines. Once placed, use E to interact with it to craft a variety of tier 1 items. Still better than a wooden sword. Medium bullet range, high accuracy, low damage. Damage 4, fire rate 4 per second. Ok. E materials, scrap metal, a piece of metal scrap. I must have come from the ship when it crashed. Ok, czyli, moi drodzy, ogólnie banalna sprawa. Musimy zacząć, musimy przetrwać po prostu. Nie wiem, co robi miniaturizer. Ok, on po prostu pobiera nam wszystko praktycznie. Czyli w momencie, kiedy zabiję Robala, zobaczmy. A, z Robala nie jestem w stanie nic pobrać. Więc jaką mam odległość? Mniej więcej z takiej odległości jesteśmy w stanie... O, moi drodzy! Ale ekstra! Da się budować?
Da się. Teraz mamy tego 0. Blue Flower. Mogę sobie ten Blue Flower od początku tutaj postawić, gdzie mi się podoba. Ok, rozumiem. Nie da się tego już usunąć. Drzewa. Mogę budować drzewa? Chyba nie. Ale za to pewnie mogę je do czego innego wykorzystać. To też do niczego mi się nie przydaje. Ok, tu widzę jakiegoś piesa. Pieseła. Spróbujmy go zabić. Cholera, te mi trafiają cały czas. Cały czas coś tu zbieram, jakieś takie niebieskie, nie wiem co to jest. A tutaj mamy. Okej, okay, ten pies tutaj cały czas lata. O, coś z niego wypadło. Wypadł z niego Hound Horn. A pointed horn with its poison gland still intact. Potentially useful with a bit of chemistry. Okej, okay, możemy sobie go wykorzystać. A to? Blue energy gem, luminous gem that periodically discharge small amounts of energy emits a soothing blue light, moi drodzy. Oczywiście to nie jest gem, tylko gem. Gem się pisze przez J, a gem pisze się przez G. Deszcz śmiesznie pada. Ojejku, tam jest jakaś jaskinia złowieszcza. Dobra, nie wiem jak się stąd wydostać. Chociaż chyba wiem jak. Trzeba by zrobić sobie po prostu przejście. Zobaczmy. A widzicie, jaki jestem genialny. Jakiegoś glona wziąłem. Water flower, aquatic common plant. Okej. Okay. Tutaj jakieś glony zna, mogę pobierać, mogą się przydać. Tree seed, co to jest to co ja zbieram cały czas, ktoś to wie? Czy to jest ten scrap metal? Tak, moi drodzy, to jest ten scrap metal. Pływamy sobie tutaj, ciekawe czy możemy wpłynąć tak głęboko. O Jezu, tam jest ciemno jak nie wiem. Tam nie wpływamy. Muzyczka jest fajna, tylko troszeczkę chyba za głośno. Ale to już sobie ściszę podczas montażu. Co mogę X-em zrobić? Aha, wybieraj sobie poprzednią opcję. Całkiem jestem potężny na samym początku. Nie wiem za bardzo też, gdzie zmierzam i po co i dokąd. A nawet krytykale można walić. Proszę bardzo. Nie wiem po co mi tyle drewna, ale drewna nigdy nie za wiele. Widzę, że nie mam tutaj żadnego ograniczenia, jeżeli chodzi o udźwig jakikolwiek. Także będziemy pchali po prostu drewna ile się da. Okej. Okay. Dobra, spróbujmy. A, tam jakaś ryba była. Trzeba rybę zabić. O, ryba jest strasznie ostra. Ryba jest potężna. Nie da się jej zabić. Ewidentnie chciałam je zabić. Caution, are you killing new species? They will attack you at night. Oh man. No i co z tego? Mam uszy nietoperza. O Jezu, zaraz noc będzie. Trzeba koniecznie chyba sobie tutaj zrobić jakąś chyba jaskinię. Na noc. Pytanie, czy taka wystarczy. Okej, dokopałem się gdzieś. Najwyżej po prostu się zabunkrujemy w niej. W ten sposób, bo pewnie jest taka możliwość. I tyle, będziemy tu siedzieć i płakać. Jak będzie już noc.
Dobra, teraz spróbujmy wybudować tą naszą maszynerię. Okej, okay. Item. Iron możemy zrobić. Health potion, plasma shotgun. Skąd się bierze iron? Aha, tu się go robi, dobra. Wooden platform, wooden wall. Rotating turret, dobra, czyli musimy najpierw zrobić dużo ironu. Przynajmniej 5. I teraz mamy już turret. Okej, okay, powinien być bezpieczny. Cholera, ale ciemno się zrobiło. Spróbujmy stworzyć jakieś światło, cokolwiek. Oż ty. Tego się nie spodziewałem. Czyli tego, że one będą tutaj się do mnie wkradać. Na szczęście mam rotating tureta. O Jezu, ledwo żyję. Dobra, 8. Patrzcie, on się tutaj wkrada mi normalnie kominem. Pytanie, co musiałbym zrobić, żeby do tego nie dopuścić? Dobra. Nagle zrobiło się ciemno. Nie wiem do czego. Ale fajna gra. Podoba mi się. Okej, okay, zautosejwowało mi prawdopodobnie razem z niem. Ja mogę sobie tutaj sejwować poprzez wciskanie. O, widzicie? Plusika. Normalnie to jest chyba F5, F8, ale pod F-kami ja mam zapisane swoje jakieś tam pierdoły. Także moi drodzy, to będzie nasza taka wstępna bazucha. Co to jest o to? Jak się robi jakieś oświetlenie? Cholera jasna. Auto builder. One place, use E to interact with it, to progress variety of tier 1 items, tier 2 items, dobra, czyli 3, 2, ciach. Dobra, i teraz tak, machines, auto builder, 4, ciach, 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 fajnie. A tu mamy mnóstwo innych. Radioactive Blood. Mogę to jakoś stąd usuwać? Nie mam pojęcia. Zobaczymy, co ta dwójka nam daje. Dweller Armor Stylish. Miniaturizer should work on rocks. Fajnie. O, tutaj coś mamy. Health Regeneration Potion. A to chyba też mieliśmy tutaj, tylko z innych składników co nieco. 5 tego, Flower of Light. No właśnie, skąd wziąć Flower of Light? Że można było sobie tutaj rozświetlać wszystko dookoła. Bardzo fajnie, podoba mi się. Ciekaw jestem strasznie. Wooden Wall. Zbudujmy troszeczkę Wooden Wall. Można to przenosić jakoś? Można, hehe. Ale fajnie. Dobra, gdzie mój wooden wall? Gdzie mój wooden wall? Trójka. Patrzmy. Tutaj na razie. Chociaż wiecie co? Może nie.
Okej. Dobra. I teraz, moi drodzy, sprawdźmy tą wooden wall. Zobaczmy. Czy to mnie ja w jakiś sposób w ogóle chroni? No masz. No cholera, akurat jak chcę sprowadzić na siebie jakiegoś przeciwnika, to nie mam takiej możliwości, bo oni to przeżywają bez problemu. Trójka. Okej, czyli tego ja mogę sobie zrobić chyba sporo. Tutaj go sprowadzimy. Chodź za nami. Niech on nas tutaj ściga. A teraz ja szybciutko pobiegnę, żeby tędy go zwabić. Zwróćcie uwagę. Wooden wall jest niezły, ale niestety na górze zbiera mi się woda, przez co zalewa mi bazę, ale to tak naprawdę chodzi głównie o to, żeby przetestować sobie tutaj możliwości naszego buildingu. A jak widzimy, ten building całkiem nieźle można sobie tutaj z nim kombinować. Te maszyny sobie ze sobą zabiorę. Okej. I moi drodzy, proponuję, będzie taka luźna propozycja z mojej strony. Psy biegające pod wodą, genialne. Zwróćcie uwagę na to. Jak ja kopię tutaj, to chyba poziom wody się obniża, prawda? Widzicie, czy mi się wydaje? Może mi się wydaje. Aha, gin. Dobra. You can dig that. It's too resistant. Upgrade on miniaturizator. Dobra. Czyli przez skały nie możemy się przebić. Skały są tutaj. A tutaj jest jeszcze jeden jakiś. Czekajcie, wpuśćmy tutaj więcej światła. Dobra. Coś to jest. A, też nie mogę tego za bardzo używać. Zobaczmy, czy mogę sobie w ten sposób poradzić. Pewnie, że tak. Czyli mogę sobie tamtu, sam tu mogę sobie zbudować przejście. Ciekaw jestem, czy mogę. A widzicie, ja nie mogę niszczyć, a jakoś tam, kurde, osa może. No dobra. W takim razie stawiam to, Miniaturizer MK2, a ta druga machina, ona mnie tutaj nie udoskonala mi broni. Dobra, to ją sobie schowamy, żeby to zrobić, a mogę to zrobić, okej, już, moi drodzy, gotowe, już powinniśmy mieć MK2 i teraz już powinienem móc to zbierać. To już trwa troszeczkę dłużej. Tam się ostro jakoś przebija tam ta osa. Próbuje coś tutaj przynajmniej się przebić. Żebym ja tylko nie zapomniał o tej maszynie. Ale jak teraz szybko ziemię zbieram, zobaczcie. Zium, zium, zium. Ekstra szybko. Dobra, troszeczkę mu pomożemy, nie?
O, tu jest cholernie ciemno. Może z pomocą przyjdzie mi lampa. O, cholera. Albo flashlight, ale czemu... A, ja mam flower of light. Jak on wygląda? Tutaj, skąd ja go wziąłem? Aquatic plant. Aquatic plant. O Jezus, jak ciemno. Dobra, czyli my potrzebujemy... Czy to jest to? Water flower to na pewno, ale czy to jest flower of light? Nie, to nie jest flower of light. Flower of light prawdopodobnie jest tutaj, widzicie go? Mam, teraz zdobyłem drugiego. Okej, tutaj nie wiem jak przejść. Dlatego poradzę sobie starą dobrą metodą. Po prostu taką dwintę sobie stworzyłem. Tędy, 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 tędy. Próbuję, próbuję, kombinuję. I co? No i co? I nie wiem, tak? Co mnie tu czeka? O Jezus! Dobra. Nic mi nie jest. Zaraz mnie noc zostanie. Ale próbujmy, 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 próbujmy. O Jezu, tutaj jest już ciemno. Nie, tutaj ja chyba nie chcę iść. Tylko pytanie, czy ja będę teraz w stanie... sobie zbudować przejście wyżej. A, widzicie, czyli tutaj, gdzie nie ma... takiej obwolutki, o tutaj nie mogę budować, widzicie? Mogę tylko tutaj, gdzie jest wyznaczony teren do tego. O ty cholero. Ale mnie przestraszyłeś. Dobra, ósemka. Zaraz mi tu noc ciemna zostanie. Czyli ja sobie tutaj postawię tą turetkę. Postawię sobie... O cholera, zostawiłem machinę. No to teraz już umarłem. Stop, 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 stop. Może sobie coś wymyślimy na szybko. Dobra, wymyśliłem na szybko. Lepsze to niż lampa, nie? Dobra, szybko tutaj połatamy. Niech on się tam męczy. No i jesteśmy bezpieczni. Zrobiliśmy tutaj tylko takie jedno cienkie wejście. Kurczę, wymagająca jest ta noc, przyznam szczerze. Dobra. 8. 1. Osiem, muszę ładać dziury cały czas. O, noce nie są łatwe. Zaraz mi turecik się skończy. Ale zaraz noc powinna się skończyć. Jest zdecydowanie krótsza niż dzień. Uratowało mnie... O, już mi się skończyła... Już mi się turecik skończył. Myślę, że sobie dotrwam jakoś do rana. O, zapisała mi grę, czyli z każdym jednym dniem automatycznie zapisuje nam grę. Bardzo fajna opcja. Okej, 8. Dobra. Chwila, chwila, żebym nie zapomniał moich świecących roślinek, bo bez nich to ja tutaj bym nie przetrwał nawet 5 minut. Powiem wam, że gra jest naprawdę ciekawa. Jeżeli mam być szczery,
Ja ogólnie nie jestem zwolennikiem tego typu tytułów. Raczej gdzieś tam wolę coś bardziej skomplikowanego, ale powiem szczerze, że ta gra tak naprawdę tylko sprawia wrażenie takiej banalnej. W gruncie rzeczy jest dosyć trudna, bo jeżeli ktoś nie ma jakiegoś tam podstawowego zmysłu przetrwania, to sobie nie poradzi. Nawet pierwszej nocy. Okej, moi drodzy, jakoś tutaj przetrwaliśmy. Powiem szczerze, że jestem naprawdę zaskoczony tym, co tutaj gra nam umożliwiła. Właśnie, ja dziś zostawiłem tą moją maszynę do budowania. Nie pamiętam niestety gdzie. Chyba, że ją zniszczyłem. To jest ta mała maszyna, no właśnie. A tamta druga, no gdzieś mi tam przepadła. Trudno, jakoś się z tym pogodzę. Pływając nie mogę strzelać. A nie, mogę, dobra. Spróbujmy znaleźć, czy jeszcze mamy tutaj możliwość spotkania jakiegoś innego przeciwnika niż nietoperze, ryby i psy i jakieś owady. Oż ty. Pytanie, widzę, tam jest coś chyba na górze, widzicie? Pytanie, jak się tam dostać, bo tutaj, gdzie nie ma narysowanego tej obramówki, ja tu nie mogę budować. Czyli trzeba by może jakiegoś jetpacka może zrobić. Jetpack myślę, że tutaj by jak najbardziej się nadał. Okej. Tutaj nie chcę iść. Teraz chcę po prostu pójść w prawą stronę z kolei. Zobaczyć, co nas z tej strony czeka. Widzę, że tu drzwi, nie drzwi, drzewa ożywają, umierają. Naprawdę to wszystko sobie tutaj ładnie pracuje. Cały czas coś tam się dzieje. Okej, pies nie żyje. Okej, lecimy dalej w prawo. Dopóki można iść, to idziemy. Zbieramy oczywiście te roślinki, bo one są mega nam niezbędne. Okej, tutaj piesio był, ale spadł. O! Okej, da się tutaj wspiąć. Tak, to jest mój statek. I teraz ja chcę iść jeszcze dalej. You did it, you made a Mark II autobuilder, nice done. Okej, nie będziemy tutaj już po raz kolejny tego czytać. Jak widzicie, tutaj z tej strony też są te metal scrapy z mojego statku, które warto wyzbierać sobie wszystkie, czyli warto pójść chyba na prawo i na lewo. Ops. Okej. Tutaj zebrałem ich sporo. Dzięki temu będę mógł dużo zbudować. Przeciwnicy na początku też nie są zbyt skomplikowani, także chyba tutaj większość osób powinna sobie poradzić z przetrwaniem tych pierwszych kilku nocy. Szczególnie, moi drodzy, że ja gram sobie teraz na easy, tak? Także no, nie ma tutaj najmniejszego problemu. O, tutaj jest sporo tych świetlistych. Szkoda, że nie mogę zabić ryby. Świetlistych roślin. O, tutaj jak jest ciemno, niesamowicie. Oh man! Te są strasznie potężne. Bardzo jeszcze tutaj mi brakuje takiego rozwoju jakby naszej postaci. Możemy jedynie rozwinąć nasze bronie, ale nie mogę sobie tutaj zwiększyć życia. Nie wiem, co jeszcze można by było, właściwie jakieś umiejętności dodatkowe może. Jezus, co to jest za góra jakaś? Jejku, tam nie idę, boję się. O Jezu, ten jest jeszcze gorszy niż tamten. Te są jakieś czarne. Przed nimi już zwiewamy, bo sobie raczej nie poradzę. Za to zdobyłem jakieś białe kwiaty. Teraz idę centralnie na eksplorację, moi drodzy, także mam nadzieję, że się nie obrazicie. Okej, tu sobie przystanę. Otworzę sobie inventory, postawię machinę.
O kurczę, nie podoba mi się. Dobra, mamy kolejną machinę. Mamy jeszcze jedną, tier 3 możemy sobie zrobić, Gatling Turret. Cholera jasna. Chciałem sobie poprawić mój karabinek. Spróbujmy zabić tego parszywego owada. Nie będzie to proste. Jezu, co tu za jakaś mgła się zrobiła. Okej, udało się zabić tego parszywca. Okej, ulepszyłem sobie broń. Wow, 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 wow. Nie jest to proste. Zaraz zginę i tyle będzie mojego grania. I tak już planowałem kończyć ten odcinek. Ale nie chcę go kończyć w ten sposób. Niech no zabije tego jednego. Życie mi się regeneruje dosyć szybko. Okej, zauważyłem, że tutaj należy robić takie serie po 3 uderzenia. Jezu, jeszcze więcej się ich tutaj zrobiło. Oh man. Niestety, moi drodzy, nie udało mi się przetrwać dłużej. Możemy za to sobie wczytać F8 albo Quick Load, moi drodzy. Tak, i zwróćcie uwagę, gdzie się pojawiłem. Dobra, nie wiem tak naprawdę, co jeszcze mógłbym tutaj wam pokazać. Możemy sobie tutaj tą maszynę na spokojnie postawić, bo akurat skończyła się noc. Mamy możliwość zrobienia plazma shotguna. Damage nam tutaj wzrasta. Nie mam niestety chyba możliwości zrobienia tego tier 2, bo nie mam tych kryształków. Wtedy byśmy zobaczyli, czy można jeszcze jakoś tą broń rozwinąć. Ale wydaje mi się, że bardziej tutaj się ją rozwija. Ta Mark 2 służy chyba do rozwijania tej broni, znaczy tego miniaturizora, ta pierwsza maszynka służy do rozwijania naszego shota. No nic, moi drodzy, jeżeli chodzi o tą grę, to właściwie jeżeli chodzi o taki totalnie podstawowy początek, to wam ją przetestowałem, pokazałem, zaprezentowałem. Wydaje mi się, że tutaj chyba temat został przeze mnie jak na początek wyczerpany. Jeżeli nie jesteście usatysfakcjonowani, to polecam wam sobie zagrać w tą grę, albo piszcie w komentarzach, to może zdecyduję się na nagranie więcej materiałów z tej oto gry, moi drodzy, Dig or Die. Także wielkie dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, liczę na wasze opinie i komentarze, widzimy się już niebawem, także trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie.